Polskie firmy starają się szukać nowych rynków zbytu, a dzięki internetowi okazuje się, że nawet z bardzo niszowym asortymentem, na który często w Polsce zupełnie nie ma zainteresowanych, można z sukcesem podbić takie rynki jak Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki czy państwa Ameryki Południowej. Okazuje się, że bardzo wiele polskich sklepów internetowych dzięki stosunkowo niewielkim nakładom finansowym jest w stanie dotrzeć do konsumentów właśnie chociażby z tych wymienionych krajów. Czasami wystarczy jedynie przetłumaczyć stronę nawet na język angielski. Dzięki internetowi konsumenci są w stanie sami do nas dotrzeć. Chociaż oczywiście nawet niewielkie nakłady na marketing są w stanie przyciągnąć ich znacznie więcej. Okazuje się, że właśnie w ten sposób działają głównie małe firmy. Duże firmy tego typu inwestycjami raczej nie są zainteresowane, preferują raczej kontakty bezpośrednie. Natomiast Polacy są w stanie na egzotycznych rynkach sprzedawać od rękodzieła, biżuterii, pod nawet bardzo niszowe produkty, jak chociażby jedna z firm z Torunia, która specjalizuje się w rekonstrukcjach artykułów historycznych i niemalże 100% jej zamówień trafia właśnie z bardzo odległych rynków, od Stanów Zjednoczonych po Australię czy Nową Zelandię.